Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Polsce socjalistycznej, no to w latach 40. 50., kiedy komuniści przywieźli komunizm do Polski poprzez Lublin 22 lipca 44 roku, to no, później przez ładnych parę lat, no to było takie powiedzenie właśnie dla tych wszystkich urzędników: nie matura, lecz chęć szczera, zrobią z ciebie oficera. No i to chodziło o to, że no, trzeba było budować te urzędy bezpieczeństwa, te wojsko, te wszystkie rzeczy, żeby pilnować tego socjalizmu. No i teraz w Ameryce zaczyna się coś takiego, że nie matura, lecz chęć, nie matura, ale skóra, zrobią z ciebie prokuratora. No może nie też prokuratora, ale i prokuratorkę. Także nie matura, ale skóra, kolor skóry. Teraz Biden wyszedł i powiedział, mówi tak, że do Sądu Najwyższego najważniejsze, kto ma być wybrany, no to musi być po pierwsze kobieta, a po drugie czarna. Także wszyscy mężczyźni mogą już zapomnieć. Wszyscy nieczarni mogą zapomnieć, także żółci, no Chińczyków nie będzie, biali, czyli Europejczyków nie będzie, czerwoni, czyli ci lokalni, można powiedzieć, Indianie, no tak ich nazwali Indianie w Ameryce Północnej, no i te Indianie amerykańscy też się lubią nazywać Indianami. To nie będzie, tylko kobieta i czarna. No to jest dziwne, tak? To jest dziwne, że prezydent, niby prawnik, no bo on jest w biznesie politycznym już ponad 50 lat. W 75 roku, no to mówił, że nie przykłada ręki do tego, że biali ludzie w zasadzie uciskali czarnych przez 300 lat. No i mówił, że to było 75 rok, czyli 25 lat plus 22 lata. No i wtedy mówił, że on nie przykłada ręki do takiej opinii, że biali uciskali czarnych, no i że teraz trzeba w zasadzie wyrównać to wszystko. No, 2022, on mówi, że to ma być wyrównanie. Steven Breyer w zasadzie będzie dawał swoją rezygnację, no ale też miał teraz konstytucję i mówi: rezygnuję, ale musi być ktoś wybrany, kogo zaakceptuję. To wtedy złoży rezygnację. No to też jest, no nie przekazuje synowi, powiedzmy, tej funkcji, no ale cała ta sytuacja z tymi sędziami Sądu Najwyższego to jest taka, że oni w zasadzie są dożywotnio, no i umierają na służbie, umierają na posterunku, no i do tej pory, no to było mniej więcej tak, że umierali mniej więcej albo kiedy był republikanin, albo kiedy był demokrata, no to kiedy przychodził czas, żeby wybrać nowych, no to była taka przypadkowość, no ale podzielona równo mniej więcej pomiędzy te prezydentury, bo pomiędzy prezydentury i kongres, no bo to się jednak zmienia. Z reguły, kiedy prezydent jest wybierany, no to później kongres idzie w drugą stronę, także prezydent nie może wszystkiego sam zrobić, kongres też nie może wszystkiego sam zrobić i jakoś to się wszystko tak szarpie. No i teraz będzie właśnie w 2022 roku, to będzie taka sytuacja, kiedy prezydent będzie demokratą, no ale będzie musiał rozmawiać z kongresem. Teraz kongres, no to w zasadzie jest należy do socjalistów, Izba Reprezentantów należy do socjalistów, no i Senat należy do socjalistów, można powiedzieć. Biden, kiedy wychodzi i mówi, że patrzy się na przyszłość i trzeba wybrać czarną kobietę do Sądu Najwyższego, no i powiedział, że my musimy to zrobić na pewno, no i że to trzeba zacząć robić na wszystkich poziomach w Ameryce, że mają być, znajdować się
jakieś przejścia dla czarnych kobiet. Poza kolejką, czy niezależnie od stanu wyników na uczelni. No, to jest ciekawe, bo Harvard był oskarżony, no i parę innych uniwersytetów było oskarżony. Harvard, no to jest uniwersytet. Jeżeli oglądaliście film Love Story, no to właśnie to się dzieje na Harvardzie, to jest we wschodnim stanie Massachusetts. Tam w sumie to uczęszczała córka Obamów na tą uczelnię. No bardzo lewacka uczelnia. Tam między innymi Michnik przyjeżdżał, no bo cały tam wydział ten słowiański, slawistyki, no to jest opanowany przez tych wszystkich byłych komunistów, którzy znaleźli pracę na komunistycznym uniwersytecie w Ameryce. No to zaskarżyli, żółci zaskarżyli, że w zasadzie biała dyrekcja Harvardu przyjmuje za dużo czarnych, a nie przyjmuje żółtych. No i to się właśnie zaczęło, to tak, że żółci zaczęli atakować, że jest za dużo czarnych na białych uniwersytetach. No wszyscy liberałowie, wszyscy ci dobrze płatni profesorkowie z budżetówki, można powiedzieć, no Harvard, no to nie jest budżetówka, no ale Harvard jest w sensie takim budżetówka, że oni mają miliardy dolarów. Oni mają miliardy dolarów. Dlaczego mają miliardy dolarów? No dlatego, że w Ameryce uczelnie to są non-profit, czyli instytucje niedochodowe, no i nie płacą podatków. Teraz czesne na Harvardzie jest około 80 tysięcy, no znaczy wiki opierunek za rok czteroletnich studiów, czyli to jest ćwierć miliona dolarów. No dużo ludzi tam nie płaci tej pełnej stawki, no ale przypuszczam, że 50-60% płaci pełną stawkę. Także w tej budżetówce, no bo jeżeli nie płacą podatków, no to są utrzymywani przez podatki wszystkich innych, którzy nie pracują na tych studiach, na tych uczelniach. No i to jest w jakimś tam sensie budżetówka. No żyją z budżetu. W niektórych miastach nienawidzą tych uczelni, no bo oni wykupują, powiedzmy, hotel czy jakiś dom, gdzie mieszkało dużo ludzi, płaciło podatki od tych mieszkań, a uczelnia kupuje, no i później miasto nie dostaje pieniędzy. I tak właśnie w tym Cambridge, no to Harvard, do Harvard należy około 30-40% domów, bo kiedyś to jeszcze socjaliści w latach 40-50 prowadzili kontrolę czynszu. No i jak prowadzili kontrolę czynszu, to niektóre domy się zamieniały w slumsy. Dlaczego? No dlatego, że podatki do miasta to były większe niż te wpływy powiedzmy z czynszu, no i remonty i tak dalej. Także jedynymi chętnymi to był uniwersytet, wykupywał te domy, no i teraz ma 30-40% należy do nich miasta. No, także uniwersytety zostały zaskarżone, no i teraz Sąd Najwyższy, do którego ma być wybrana czarna kobieta. No nie wiem, normalnie to się w bogatym języku polskim mówiło murzynka. No i myślę, że można używać tego słowa. No, część to szału dostaje, no ale to teraz te nowa mowa, nowe słowa, no to trzeba troszeczkę z tym walczyć. W sumie to nie musiał podkreślać tego, po prostu mógł wybrać jakieś tam kobiety. Na razie no to ta lista, długa lista, no to nie jest za długa lista. Ta długa lista jest dosyć krótka. Jedną z kandydatek, no to jest w Kalifornii, w Sądzie Najwyższym w Kalifornii, Leondra Kruger. Leondra, no tak, także Leondra Kruger. W sądzie okręgowym jest Ketanji Brown Jackson.
No i również w innym sądzie federalnym z dystryktu z Waszyngtonie, no to jest Michelle Childs. No to są kobiety, które, czarne kobiety, które mają swoje tam wykształcenie, są na stanowiskach. No i w zasadzie, jeżeli byłyby kandydatkami między innymi, no wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, tak? Wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, no ale Biden wychodzi i łącznie są całą grupą tych komunistów naokoło niego. On mówi, nie, musimy wybierać ich do Sądu Najwyższego, żebyście wy na nas głosowali. No, uniwersytetom to za bardzo się nie udawało, no bo Sąd Najwyższy powiedział, że nie można patrzeć tylko na rasę człowieka w przyjmowaniu, no bo to jest rasizm, no bo każdy normalny zrozumie, że jeżeli przyjmuje się tylko na uczelnię tego, kto ma kolor skóry czarny, albo przede wszystkim tego, co ma kolor biały, no to jest rasizm. No ale to też jak ktoś powie, że przyjmujemy przede wszystkim tych, którzy mają kolor czarny, no to też jest rasizm. Każdy normalny to rozumie. No i Sąd Najwyższy musiał tak interpretować, czy tak mówić. No a oni tańczyli naokoło. Bo przez lata, w 2003 roku, no to jak były wyroki, no to tam uczelnia się tłumaczyła, że to jest tylko dodatkowe, że to są punkty dodatkowe, że to po tym przejściu, kiedy już jest jakiś taki próg, który przeskakiwał, no ten Justice Breyer, czyli ten sędzia Breyer, no to on właśnie głosował za tym, że tam można trochę tych punktów dodatkowych dodać, no ale Biden to kompletnie. Biden powiedział, że to nie ma znaczenia nic innego, tyle tylko, że płeć i kolor skóry, niezależnie od tego, jakie mają za sobą wykształcenie, czy doświadczenie, czy tak dalej, i tak dalej. No teraz, powiedzmy, biorąc pod uwagę pandemię, no to też kandydatura. Administracja Bidena chciała zrobić coś takiego, że pieniądze miały być, ale tylko dla czarnych farmerów, no szczególnie dla czarnych farmerów, a dla białych, no to w ostatniej, na końcu kolejki, no to też sąd, jeden z sądów stwierdził, że to jest nielegalne, niekonstytucyjne. Także zrobił to politycznie, zaczął krzyczeć, żeby wybrać właśnie ze względu na płeć i na czarną skórę. No i teraz cała ta sytuacja, no to będzie bardzo taka plugawa, no można powiedzieć, dosyć nieprzyjemna w historii całego Sądu Najwyższego, szczególnie, że oni na jesieni, Sąd Najwyższy będzie musiał decydować w tej sytuacji o Harvardzie i o Północnej Karolinie. No i tam będzie tłumaczone, że branie pod uwagę tylko płci i rasy, no to jest niekonstytucyjne. Także strzelił sobie w nogę. 2020 będzie to przełomowa zmiana, następna zmiana w kongresie. No, nie jest wesoło. No, jest to wszystko. Ten komunizm jednak zaskoczył wszystkich konserwatystów. No, konserwatyści nigdy nie chcieli się zachowywać jak komuniści. Nigdy nie oponowali, nie stawiali sprzeciwu, nie stawiali jakiegoś oporu. Także te ostatnie 40-50 lat, no, to doprowadziło do tego, że co mamy dzisiaj. Te konserwatyści muszą zacząć walczyć. Konserwatyści muszą po prostu, jak dostaną w
policzek, no to muszą oddawać. No, nie wiem, czy oko ząb za ząb, no, ale nie mogą, konserwatyści, republikanie muszą przestać mówić, że nie będziemy tacy jak oni. No, 40, 50, 60 lat twierdzenia, że nie będziemy tacy jak oni, doprowadziło do wybrania Bidena, no i doprowadziło do tego, że Partia Komunistów Amerykańskich praktycznie chciałaby fizycznie zlikwidować swoich przeciwników. No, taki jest plan komunistów w każdym kraju. No, mam nadzieję, że w Ameryce jeszcze się uda to zmienić legalnie demokracją, wyborami, głosowaniem obywateli i tak dalej, i decyzjami normalnych obywateli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek z kontynentów, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się uwieść partii socjalistycznej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. No, co tu wspominać? Za każdym razem mówię to samo. Patrzcie się na podatki, patrzcie się na benzynę, patrzcie się nawet na te wybory do Sądu Najwyższego. No, myślę, że nie macie przekonania, że każdy musi być równy, ma mieć równe wyniki. No, najlepsi w sumie powinni być wybierani, a nie ci po linii partyjnej. Zdrowia dla normalnych.